Zawsze myślę, że Ojciec Święty wychowywał nas do takiej samodzielności. Zostawił po 27 latach swojego pontyfikatu to już nie jesteśmy tak młodzi, tak słabi, tak niedoświadczeni. On był w najtrudniejszym okresie z nami. Autorytet moralny to jest. Ten, który wskazuje człowiekowi różnicę między dobrem a złem. On nie tylko wyposaża we wiedzę, w rozumienie najrozmaitszych spraw i problemów, bo i tego nie brakowało w działalności Jana Pawła II, ale on przede wszystkim chciał chyba nauczyć nas rozróżniania dobra od zła. Dlatego nam brakuje go w tej chwili. To, to nie jest tak, że zostaliśmy bezradni, pogubieni, bo, bo, bo papież przecież kierował nas nie w stronę siebie, On nie, nie kończył, nie zatrzymywał uwagi na siebie, tylko był przeźroczysty na, na samego Chrystusa. Chrystus jest ten sam. Jak przed dwoma tysiącami lat, tak dzisiaj mamy Mu służyć przez głoszenie Ewangelii przez sakramenty, przez dzieła miłosierdzia, o których nieustannie o wszystkich trzech wartościach, nieustannie papież mówił i przekonywał, ukazując najrozmaitsze aspekty tej, tej rzeczywistości.